Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, proszę Cię, abyś, będąc z nami, uczył nas, jak mamy rozumieć dzisiejsze słowo, dzisiejszą Ewangelię. Abyś nas pociągnął swoją łaską, nie tylko do zrozumienia, ale do wypełnienia Twoich słów. Z Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przenosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj w Ewangelii czytamy właśnie Ewangelię według świętego Marka. I dzisiaj w tym pierwszym rozdziale, wersety od 29, słyszymy o tym, że teściowa Szymona leżała w gorączce. Powiedzieli mu o niej, Jezus podszedł do niej, podniósł ją, ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A więc problem rozwiązany, choroba ustąpiła, gorączki nie ma. Gdy słońce zaszło, przynosili do Jezusa wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto było zebrane u drzwi. Jezus uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Więc można by powiedzieć, że wszyscy się cieszą. Ci uzdrowieni, na czele z teściową Szymona, która leżała w gorączce. Uzdrowieni, wiele złych duchów zostało wyrzuconych i ludzie, chorzy, opętani, cieszyli się, że wreszcie są wolni i zdrowi. I dalej ewangelista święty Marek pisze: nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł, udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Apostołowie przychodzą i mówią: wszyscy cię szukają. Dlaczego? Dlatego, że było jeszcze wielu innych chorych, opętanych i dlatego go szukają. A Jezus mówi: pójdźmy do sąsiednich miejscowości, bym tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. Pan Jezus mówi: idźmy do innych, do sąsiednich miejscowości, bym tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem, żeby nauczać. Nie żeby uzdrawiać, to nie był pierwszorzędny cel Jezusa, ale nauczać. Na to wyszedłem, żebym nauczał. I Pan Jezus mówi nam, że obecnie przelewa się przez świat nawałnica zła. Jak ono wygląda, no, wiemy. Zło, które karmi się grzechem, czy rodzi grzech. Jezus mówi: ocalenie jest tylko w modlitwie, pokucie i czynach miłosierdzia wobec braci tak samo zagrożonych w duszy swojej. Modlitwa, pokuta i czyny miłosierdzia wobec braci zagrożonych w duszy. Czy Jezus mówi o zagrożeniu duszy, nie o zagrożeniu ciała. Nawałnica zła. Więc jeżeli chcesz się oprzeć nawałnicy zła, módl się, pokutuj i podejmij uczynki miłosierdzia. No i właśnie to zło, autorem tego zła jest najczęściej szatan. On inspiruje do zła. I Pan Jezus mówi, aby się nie dać zwieść szatanowi, czyli jakby tak mówiąc po naszemu, nie dać się wodzić za nos szatanowi,
Trzeba po pierwsze trwać w stanie łaski uświęcającej, po drugie w stanie modlitwy, nieustannego wzywania mojego imienia i tkwić w Kościele, żyjąc pełnią darów moich tam otrzymanych. Pierwsza rzecz, trwać w stanie łaski uświęcającej, czyli nie pozwolić sobie na dzień, dwa, trzy, cztery, tydzień, miesiąc, pół roku życia w grzechu. No bo wtedy szatan będzie nami rządził. Będzie się odwoływał do tych sytuacji, w których wyraziliśmy zgodę na grzech i będzie na tym bazował, będzie to wykorzystywał. Czyli od razu spowiedź jak najszybciej, by być w stanie łaski. Druga rzecz, być w stanie modlitwy. I tutaj Pan Jezus mówi tak, nie jest dobrze, gdy nie ma w Twym sercu modlitwy ciągłej. Modlitwa ciągła, z której wypływałoby Twoje życie codzienne, Twoje myśli, reakcje i czyny. Modlitwa ciągła. Pan Jezus mówi, gdy jesteś w stanie modlitwy, cokolwiek wypływa z Ciebie z miłością, miłosierdziem, mądrością, pokojem moim. Gdy jesteś w stanie modlitwy. Ale ten stan modlitwy, to nie chodzi o to, że nieustannie jestem w stanie modlitwy, czyli nieustannego odmawiania różańca, czy powtarzania modlitwy Ojcze Nasz. Można to robić, tak jak ojciec Pio nieustannie odmawiał różaniec. Ale stan modlitwy to jest coś więcej niż tylko powtarzanie słów modlitwy. Pan Jezus mówi, że jest to świadome dążenie do jedności ze mną. Świadome dążenie do jedności z Nim. Jedność z Nim po prostu. Kiedy mówi nieustanne wzywanie mojego imienia, chcę, żebyśmy byli w tym stanie łączności z Nim, jedności z Nim i wzywania Jego imienia. Cokolwiek się dzieje, Panie Jezu, przychodzi jakaś myśl, taka pokusa. Jezu, zabierz ją ode mnie. Albo widzę drugiego człowieka i przychodzi zła myśl, złe skojarzenie. Jezu, uratuj mnie od tych złych myśli. Modlę się za tego człowieka. Ratuj mnie, ratuj jego, jego duszę. Nieustanne wzywanie imienia Jezus. Tak jak dziecko małe, nieustannie woła do mamy. Mamo, jestem głodny. Mamo, boli mnie brzuszek. Mamo, chcę siusiu. Mamo, a on mi zabiera zabawkę. Mamo, i ciągle wzywa, i ciągle potrzebuje mamy, malutkie dziecko. Czwarta rzecz to, Jezus mówi, tkwić w Kościele, żyjąc pełnią darów moich tam otrzymanych. Nie da się oprzeć zwodzeniu szatańskim, jeżeli nie będę w Kościele. A pełnia darów, które tam otrzymuję, to są sakramenty. Począwszy od tego pierwszego, na progu mojego życia, czyli Chrztu Świętego, przez komunię, jednoczenie się z Jezusem w Eucharystii, w Komunii Świętej, Msza Święta, ofiarowanie swego życia, by razem z Jezusem oddać je Ojcu, Bogu Ojcu. Tam są te, jak Jezus mówi, pełnia darów moich. Sakrament spowiedzi, czyli uzdrowienia, odnowienia łaski sakramentu chrztu. Czyli bez trwania w Kościele bardzo trudno jest oprzeć się szatanowi. I gdy cichnie w Tobie modlitwa, właśnie ta nieustanna, o której Pan Jezus mówi, cokolwiek wypływa z Ciebie jest, gdy cichnie w Tobie modlitwa, świadome dążenie do jedności ze mną, pozostajesz ze swoją ludzką pustką. Nie może być w Twoim sercu i w Twych myślach pustych chwil, czasu nijakiego. Nie może być zaabsorbowania tym, co zewnętrzne, bez świadomego trwania we mnie, bez wewnętrznego stanu modlitwy. To jest właśnie bardzo ważne. Wobec tych ataków szatana, wobec tej nawałnicy zła, która się przelewa przez świat, przychodzimy tak jak dzisiaj ci ludzie, którzy przychodzili do Jezusa. Całe miasto było zebrane u drzwi. I mówimy, Jezu, jestem dotknięty chorobą grzechu, umysłu, może chore są moje myśli, wyobraźnia. Wyrzuć te wszystkie złe duchy. Jezus odpowiada tak, jeżeli będziesz nieustannie do mnie wołał,
będziesz zjednoczony ze mną, oprzesz się szatanowi. I jeżeli będziesz trwał w stanie łaski uświęcającej, przychodził jak najczęściej to możliwe do spowiedzi świętej. Jeżeli będziesz w Kościele Świętym, gdzie są moje dary, wtedy się oprzesz. Oprzesz tej nawałnicy zła, tym atakom szatana. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoją eucharystyczną obecność, za to, że mieszkasz w naszych sercach, za to, że nas swoją łaską uświęcasz, za to, że nas zapraszasz do szczególnej bliskości ze sobą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.